Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak potwierdza, że w najbliższych dniach do Wałbrzycha przysłane zostanie wojsko. Celem przyjazdu będzie sprawdzenie terenu. Absolutnie nie chodzi o zaangażowanie wojskowych w samowydobycie tajemniczego znaleziska Złotego Pociągu. Pismo do ministra Obrony Narodowej skierował prezydent Wałbrzycha Roman Szałemy za pośrednictwem wojewody dolnośląskiego. Prezydent wraca się w nim z oficjalną prośbą o przysłanie do Wałbrzycha wojska i rozpoznanie terenu wskazanego we wniosku przez rzekomych znalazców Złotego Pociągu. Odbyło się spotkanie wojewody w ostatni poniedziałek. Wojewoda wystąpił do mnie jako misja narodowej o to, aby wojsko przeprowadziło rekonesans, żeby ustaliło, jak wygląda sytuacja. Ja po rozmowach z dowódcami, po zbadaniu jakie mamy możliwości, wyraziłem zgodę i jak sądzę, jutro bądź w najbliższych dniach taki rekonesans się odbędzie. Podkreślam, to jest rekonesans, to nie będzie poszukiwanie. Po prostu chcemy się zorientować w sytuacji. Pismo zostało wysłane przez prezydenta Wałbrzycha Romana Szałemeja po posiedzeniu wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego w dolnośląskim urzędzie wojewódzkim w Wrocławiu. Posiedzenie miało związek ze złożeniem przez prezydenta Szałemeja zawiadomienia o znalezieniu pociągu pancernego z czasów II wojny światowej. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele służb mundurowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.